Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Nie ma właściwie tygodnia, aby politycy w Polsce nie podgrzewali napięcia w relacjach z Rosją, i ten tydzień nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Dziś w odcinku Między innymi wystąpienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na szczycie, tak zwanej Platformy Krymskiej, i absolutnie niepotrzebne słowa o uderzeniu w serce gospodarki Rosji. Także będzie mowa o ministrze Radosławie Sikorskim, który nie tylko dał się nabrać rosyjskim pranksterom i powiedział sporo za dużo w, tym, w tej rozmowie z rzekomym Petrem Poroszenką. Natomiast także odwiedził, odwiedził lwów i spotkał się z człowiekiem odpowiedzialnym za gloryfikację Stepana Bandery, ludobójcy, zbrodniarza. Lidera Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Absolutnie skandaliczne zachowanie, skandaliczne wypowiedzi polityków w Polsce i polityków z Polski poza granicami naszego kraju. W odcinku będzie także o debacie Haris, Trump czy Trump, harris jak kto woli, ale z punktu widzenia geopolityki, z punktu widzenia naszego regionu i Bliskiego Wschodu. Będzie także już na zakończenie o coraz dziwniejszych wpisach na portalu X na profilu sztabu generalnego wojska polskiego. Pytanie, czy sztab generalny wojska polskiego nie dał się wciągnąć w operację inspiracyjno, dezinformacyjną, obcego wywiadu? O tym w dzisiejszym odcinku, a tymczasem zachęcam Państwa do subskrypcji tego kanału, do subskrypcji podcastu geopolitycznego, do wspierania mojego kanału, do udostępniania tego filmu, do lajkowania, komentowania i przechodzimy do pierwszego tematu. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w czwartym szczycie tak zwanej Platformy Krymskiej, czyli formatu dyplomatycznego, który ma wspierać Ukrainę w odzyskaniu m.in. Półwyspu Krymskiego. I teraz Ważna kwestia realizmu politycznego. Czy jest to w interesie państwa polskiego, aby tracić energię, czas, pieniądze, zaangażowanie kadr dyplomatycznych w inicjatywę, która, która nie ma żadnych realnych możliwości, nie ma żadnych realnych instrumentów, aby doprowadzić do odzyskania przez Ukrainę Półwyspu Krymskiego, która całkowicie pomija kontekst geopolityczny wydarzeń z 2014 roku, która kompletnie pomija kontekst wydarzeń także poprzedzających rok 2004, czyli tak zwaną pomarańczową rewolucję, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych najpierw w tak zwane krzewienie demokracji, o czym pisała, o czym wypowiadała się szeroko Victoria Nuland, ale także kompletnie to lekceważy chociażby doniesienia New York Timesa z lutego bieżącego 2024 roku, który wprost Napisał, że to Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a konkretnie ich służby specjalne, odpowiednio CIA i MI6, utworzyły 12 wielkich baz wywiadowczych na Ukrainie, przekształcając od 2014 roku to państwo w wielką bazę wypadową brytyjskich i amerykańskich służb przeciwko. Federacji Rosyjskiej. W związku z tym też musimy sobie uświadomić fakt, że w 1994 roku, w grudniu, w Budapeszcie, zostało podpisane memorandum budapesztańskie, gdzie takie państwa zachodnie jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone dawały gwarancję bezpieczeństwa, czyli swego rodzaju, prawda, gwarantowały nienaruszalność granic Ukrainy w zamian za zrzeczenie się tego państwa broni jądrowej. Oczywiście stroną także była Federacja Rosyjska. Wiemy, że to memorandum budapesztańskie w żaden sposób nie miało takich, takiej sprawczości, aby uchronić Ukrainę przed zmianami polityczno-terytorialnymi w 2014 roku i w kolejnych latach. Jeżeli Londyn i Waszyngton nie były w stanie wywiązać się z Memorandum Budapesztańskiego, z tych gwarancji udzielonych w 1994 roku, już 20 lat później, no to trudno oczekiwać, aby dzisiaj Polska dawała jakiekolwiek gwarancje, czy była jakimkolwiek adwokatem Ukrainy. No To jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu, w moim głębokim przekonaniu. Niestety, to przemówienie, to wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, w mojej opinii jest bardzo niefortunne, mówiąc, Delikatnie, gdzie prezydent rozpoczyna właśnie mówiąc o tej aneksji Krymu i Sewastopola w marcu i kwietniu 2014 roku, cały czas ujmując się za, za Ukrainą. A pamiętamy doskonale, że pamiętamy doskonale bierność prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, jeśli chodzi o kwestię ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Pamiętamy te no, absolutnie karygodne scenki. Składania wieńca w szczerym polu przez prezydenta Polski. To absolutnie nie uchodzi w głowie państwa. Dziwi to, jak bardzo zabiega prezydent Andrzej Duda o interesy Ukrainy, jak mało troszczy się o kwestie pamięci bestialsko pomordowanych polskich dzieci, kobiet, starców. Pomijając, tak jak powiedziałem, ten brak realizmu, gdzie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wcale tak mocno nie zabiegają o odzyskanie Półwyspu Krymskiego przez Ukrainę, to tutaj prezydent Rzeczypospolitej stara się grać pierwsze skrzypce w tym zakresie, co jest absolutnym zaprzeczeniem tegoż realizmu. Niemniej jednak, najbardziej kontrowersyjnym i szokującym, wręcz tak naprawdę, fragmentem tego wystąpienia jest fragment, kiedy Prezydent stara się zapewnić, że Kreml to jest cytat, poniesie strategiczną porażkę. Kreml strat poniesie strategiczną porażkę. Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy wypowiada prezydent Duda te słowa w sytuacji, kiedy Rosja kontroluje 20% terytorium Ukrainy, ponad 125 tysięcy kilometrów kwadratowych. Kiedy Wołodymyr Zełenski jeszcze w roku 2022 wspominał, że z Ukrainy wyjechało ponad 12 milionów obywateli. I w tej sytuacji prezydent Andrzej Duda mówi, że Kreml poniesie strategiczną porażkę. No, trudno mi to nazwać inaczej niż kompletnym, kompletną ignorancją strategiczną. Natomiast no, to, jak mówię, nie jest to, nie jest to najbardziej szokująca, szokująca część tej wypowiedzi. Prezydent wzywa do tego, aby, aby zwiększyć koszty tej wojny po stronie, po stronie Moskwy, i to jest cytat: jeszcze bardziej osłabiając jej bazę wojskowo-przemysłową i, uwaga, uderzając w serce jej gospodarki. Koniec cytatu. Czyli krótko mówiąc, prezydent Polski wzywa do tego, aby uderzyć w serce rosyjskiej gospodarki, wzywa do eskalacji napięcia w relacjach z Moskwą. I to jest już niezwykle niebezpieczne, ponieważ każe zadać, zadać pytanie, jakie Polska ma możliwości w tym zakresie i jak się Polska zachowa, jeżeli inni partnerzy w Europie, na przykład Niemcy, którzy wzywają do. Prawda, zorganizowania konferencji pokojowej z udziałem Rosji jak najszybszego zakończenia tej wojny nie będą chcieli eskalowania tego napięcia. A przypomnę tylko, że niemieckie ośrodki eksperckie wprost mówią, że Rosja od czasu tej nowej odsłony wojny na Ukrainie, czyli od lutego 2022 roku znacznie zwiększyła swoje zdolności do produkcji tych najważniejszych, kluczowych systemów uzbrojenia. Tu jako przykład można podać ostatni raport Instytutu Kilońskiego, niemieckiego ośrodka eksperckiego, który wprost mówi o tym, że Rosja stała się silniejsza militarnie niż przed 2022 roku, trze rokiem. Trzeba tutaj jasno powiedzieć, że według niemieckich szacunków, między ostatnim kwartałem 2022 roku a drugim kwartałem bieżącego roku, rosyjskim fabrykom udało się zwiększyć, zwiększyć produkcję we wszystkich aspektach nowoczesnego uzbrojenia czyli Produkcja czołgów wzrosła o 215%. Produkcja pojazdów opancerzonych wzrosła o 141%. Produkcja dział artyleryjskich o 149% wzrosła. Wzrosła produkcja systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu aż o 200%. Systemy przeciwlotnicze średniego i dalekiego zasięgu to jest wzrost o 100% produkcji. Wreszcie produkcja dronów Lancet o 475% wzrost produkcji. Produkcji. I tutaj jednocześnie Instytut Kiloński zwraca uwagę, że 80% dotychczasowej produkcji rosyjskich pojazdów opancerzonych i czołgów związane było z, można powiedzieć, taką, takim wykorzystywaniem dotychczasowych modeli, na przykład kadłubów z zapasów wojskowych. Natomiast w tym momencie. Rosja jest w stanie jest w stanie zdecydowanie znacząco zwiększyć tę produkcję. Z jednej strony mamy media głównego nurtu w Polsce czy ośrodki eksperckie głównego nurtu, które wskazują, że Rosja już wyczerpuje rezerwy z czasów Związku Radzieckiego, ale i tym się Cieszą właśnie ci dziennikarze, komentatorzy, ale z drugiej strony nie biorą pod uwagę faktu, że Rosja owszem, zjada te stare zapasy, zapasy przestarzałego sprzętu, natomiast produkuje już sprzęt nowoczesny i tworzy nowoczesne zapasy, nowoczesne rezerwy, stając się po prostu silniejszym państwem militarnie. I tutaj można podać przykład, na przykład, można tutaj podać przykład, chociażby produkcji amunicji artyleryjskiej. Rosja jest w stanie, armia rosyjska jest w stanie dzisiaj wystrzeliwać nawet 10 tysięcy pocisków dziennie. Nawet 10 tysięcy pocisków dziennie. No przypomnę tylko, że te, Polska wszystkich rezerw ma no to są różne szacunki, około 30 tysięcy. I Polska ma takie rezerwy. Jak, to oczywiście te, wahają się te, 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 te dane, ale choćby nawet przyjąć, że Polska ma nawet 50 czy 100 tysięcy, miałaby nawet 100 tysięcy tych pocisków w, w rezerwie, mówimy o pociskach artyleryjskich kalibru 155 mm, no to, to jest o, ekwiwalent od 3 do 10 dni tego, co zużywa Rosja na froncie. To też można sobie zdawać, też trzeba oczywiście zdać sobie sprawę z tego, że zdaniem niemieckiego ośrodka analitycznego zdolność produkcyjna Rosji wzrosła do takiego stopnia, że w nieco ponad pół roku Rosja jest w stanie wyprodukować równowartość całego arsenału Bundeswehry. I w tej sytuacji nie tylko prezydent, ale także inni politycy. Czołowi politycy na, na rodzimej scenie politycznej, jak Szymon Hołownie, Radosław Sikorski i wielu, wielu innych, chce eskalować napięcia z Rosją. No przecież to jest absurd. Nie robią tego Niemcy, nie robią tego Hiszpanie, nie robią tego Włosi, nie robią tego Belgowie, Holendrzy, Węgrzy, Słowacy. Robi to Polska. Pytanie, w czyim interesie? No bo przecież nie nas jako obywateli. W nocy z 10 na 11 września bieżącego roku, czasu polskiego, odbyła się debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych, debata telewizyjna zorganizowana przez telewizję ABC News. To oczywiście element bardzo ważny tradycji politycznej w Stanach Zjednoczonych. Takie telewizyjne debaty między kandydatami na Prezydenta, w tym przypadku było to dwoje kandydatów, Kamala Harris i Donald Trump. Wątek geopolityczny był obecny, czy wątki geopolityczne były obecne, była, był obec, obecny także wątek polski, a także geopolityka naszego regionu, więc warto się temu przyjrzeć. Temat wojny na Ukrainie był, był poruszony i Trump został zapytany, czy uważa, że jest możliwość, aby Ukraina wygrała tę wojnę. Jak zamierza zakończyć tę te, te wojnę? No, Trump powtórzył, powtórzył te tezy, które już znamy, że przez dwa lata nikt nie próbował skontaktować się z Władimirem Putinem i że gdyby on był prezydentem szybko by tę wojnę zakończył. Dopytywany, czy w interesie USA jest to, aby, aby Ukraina wygrała tę te, te wojnę. No, Trump odparł wprost, że w najlepszym interesie USA jest to, aby ta wojna się po prostu zakończyła, i to nie jest nic nowego. Wystarczy spojrzeć na wypowiedzi chociażby przedstawicieli obecnej administracji amerykańskiej, administracji rządzącej Stanami Zjednoczonymi. Spójrzmy na chociażby Antonego Blinkena, bardzo wytrawnego dyplomatę, prawda, stojącego na czele departamentu Stanu, człowieka, który kieruje dyplomacją amerykańskiego i po jego, po jego wypowiedziach widać bardzo, ale to bardzo wyraźnie, że Amerykanie przestają mówić o przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy, w tym odzyskaniu Półwyspu Krymskiego. I to jest bardzo Charakterystyczne. Wystarczy spojrzeć na ostatnią wizytę Antonego Blinkena w, w mijającym tygodniu w Warszawie, jego rozmowę chociażby z Donaldem Tuskiem i zobaczyć na to, jak oszczędny był w słowach. Krótko mówiąc, Antony Blinken w ogóle nie wspomina o tej przywróceniu tej integralności terytorialnej, właśnie państwa ukraińskiego to jest niezwykle istotne właśnie także w kontekście debaty Harris Trump gdzie Trump w ogóle nie mówił o zwycięstwie Ukrainy no ale jeżeli mówi to również przedstawiciel administracji związanej z demokratami no to coś jest niewątpliwie na rzeczy widać że szala zwycięstwa jest bardzo wyraźnie po stronie, po stronie Rosji. Oczywiście cała ta debata, jak każda debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych, jest pełna różnego rodzaju chwytów retorycznych, pewnego także, można powiedzieć, takiego rozmywania. Takich argumentów, dużo jest takich ogólników, no i takich chwytów, moglibyśmy powiedzieć, erystycznych, mających na celu zrobienie dobrego wrażenia po prostu na, na odbiorcach i przedstawienia przeciwnika w złym, w złym świetle. Stąd Kamala Harris na przykład powiedziała, że gdyby Trump był prezydentem, to Wojna to Putin byłby już w Kijowie. To jest cytat z Kamali Harris. No, przy okazji, właśnie pojawił się ten wątek polski. Kamala Harris stwierdziła, z, właśnie, że Putin byłby, w, będąc w Kijowie, skierowałby się Skierowałby swoją uwagę na resztę Europy. No i tutaj odniosła się do 800 tysięcy osób polskiego pochodzenia w Pensylwanii, prawda? Więc to, to są oczywiście pewne chwyty retoryczne, trzeba wziąć to, wziąć to pod uwagę. Niemniej jednak, bardzo ważne jest to w narracji amerykańskiej dzisiaj, że czołowi. Politycy, czołowi przedstawiciele establishmentu tego kraju przestają mówić o integralności terytorialnej Ukrainy czy o przywróceniu tej integralności terytorialnej Ukrainy. Drugim bardzo istotnym elementem geopolitycznym tej debaty był Bliski Wschód, była kwestia Izraela, wspierania Izraela i oczywiście tego, co się dzieje w strefie, w strefie gazy. I tutaj też trzeba jasno podkreślić, że zarówno republikanie, jak i demokraci są bardzo proizraelscy, chcą wspierać Izrael. Różnią się, w, powiedziałbym, w, w takim przykładaniu wagi, czy też rozkładaniu akcentów co do pewnej retoryki, prawda, pewnych. Hmm... Argumentów, natomiast istota tak naprawdę rzeczy jest taka sama, czyli wspieranie Izraela. Kamala Harris powiedziała wprost, Izrael ma prawo do bronienia siebie, że nawet jeżeli będzie rozwiązanie dwupaństwowe, to trzeba będzie zagwarantować bezpieczeństwo Izraela. To mówiła Kamala, Kamala Harris. W związku z tym no, też trzeba mieć to na uwadze, te słowa chociażby J.D. Vance'a, czyli planowanego wiceprezydenta, jeżeli Trump by wygrał który również jest bardzo mocno proizraelski. To wszystko niestety dla Polski nie oznacza bardzo, dobry, bardzo dobrych widoków na, na przyszłość, z uwagi na politykę establishmentu w Warszawie, która jest polityką jednowektorową, obliczoną na realizację w dużej mierze amerykańskiej racji stanu. No niestety kolejne, Rządy, czy w ogóle establishment polityczny III Rzeczpospolitej, stał się takim pasem transmisyjnym dla interesów amerykańskich w tej części Europy czy Eurazji. Natomiast ta jednowymiarowa, jednowektorowa polityka opierania czy wieszania polskiego bezpieczeństwa na klamce w Waszyngtonie może się bardzo szybko skończyć. Z chwilą zaangażowania się Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, do czego ogromną wagę przywiązują zarówno demokraci, jak i republikanie, czego dowodem właśnie była ta debata telewizyjna Kamala Harris-Donald Trump. W mijającym tygodniu byliśmy świadkami kolejnych skandalizujących wypowiedzi i działań obecnego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Radosława Sikorskiego. Pierwsza sprawa to pojawienie się w mediach społecznościowych oraz w różnego rodzaju właśnie mediach wideo, w którym rosyjscy pranksterzy Wowan i Lexus, podszywając się pod byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę, prowadzili rozmowę z właśnie szefem polskiej dyplomacji. To nagranie jest dostępne chociażby w serwisie Telegram. Ci pranksterzy Wowan i Lexus to tak naprawdę Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoliarow, którzy zyskali no właściwie globalny rozgłos jako jako no Pranksterzy, czyli te osoby, które oszukują innych, podszywając się pod znane, znane postacie, są kierowane w ich stronę zarzuty, że współpracują rzekomo z rosyjskimi służbami specjalnymi, ale wiemy doskonale, że w przeszłości takie fałszywe rozmowy, fejkowe rozmowy były prowadzone i z Justinem Trudeau, z premierem Kanady, z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, czy na przykład z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, który jak to mówi młodzież, dał się wkręcić aż dwa razy. Natomiast jeżeli chodzi o to nagranie rozmowy z Radosławem Sikorskim, które początkowo zostało na, umieszczone w serwisie, w serwisie Telegram, to warto zauważyć, że MSZ oficjalnie odniósł się do tych, do tych doniesień i to jest bardzo ciekawe, ponieważ biuro rzecznika prasowego MSZ-u w odpowiedzi na pytanie Bielsatu stwierdziło, że to, uwaga, cytat, śmieciowa rosyjska propaganda, która ma być śmieszna i młodzieżowa. Koniec, koniec cytatu. W ocenie MSZ-u nagranie miało na celu odwrócenie uwagi mediów od istotnych wydarzeń, takich jak spotkanie Radosława Sikorskiego z Antonym Blinkenem, spotkanie, o, o którym już wspomniałem w dzisiejszym odcinku podcastu geopolitycznego. No cóż, MSZ sugeruje, sugeruje, że niektóre ze zdań wypowiedzianych przez Sikorskiego były już poruszane w różnych konfiguracjach, co miałoby sugerować, że prank, rosyjscy pranksterzy bazowali na Publicznych wypowiedziach Sikorskiego rzekomo manipulując tym nagraniem. Warte podkreślenia jest to, że MSZ nie zdementował takiej sytuacji, że Sikorski rozmawiał z kimś podającym się za Petra Poroszenkę. Nie ma takiego jednego jasnego dementi, że całość jest w ogóle nieprawdziwa, że nie doszło w ogóle do takiej rozmowy. Czyli generalnie jest bardzo prawdopodobne, że. Taka, takie nagranie miało miejsce. Pytanie, czy całość jest rzeczywiście oryginalna, to jakby jest osobna sprawa. Natomiast padają tam niezwykle ciekawe i szokujące, tak naprawdę, wątki, padają tam szokujące stwierdzenia, jak chociażby to zadowolenie Radosława Sikorskiego, powtarzane już też rzeczywiście w mediach wcześniej z. Wysadzenia gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Niemniej jednak, ta nowość bardzo istotna, która jest, jeśli chodzi o to nagranie i ten, i, i ten prank, to pojawienie się wątku na temat ewentualnego, możliwego zaangażowania wojska polskiego w wojnę na Ukrainie. I to jest wątek niezwykle ciekawy, ponieważ pojawia się bodaj po raz pierwszy określenie, pewnej konkretnej sytuacji, w której właśnie można w której władza chciałaby użyć wojska, wojska polskiego, tak? czyli pewna taka czerwona, czerwona linia. I taką czerwoną linią, którą wymienił Radosław Sikorski jest zajęcie Odessy przez Rosję. Zajęcie odesy przez, przez Rosję. Tutaj minister Sikorski nie odrzucił całkowicie, nie odciął się od pomysłu wysłania wojsk na Ukrainie, powiedział to jest cytat, wszystko może się zmienić, jeśli front zacznie się załamywać, Rosja zajmie Odessę lub jeśli pozwoli na to porozumienie pokojowe. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ten front zacząłby się załamywać, jeżeli Rosja mogłaby zająć Sporą część terytorium Ukrainy, czy dając po prostu Odessę, wówczas jest to sytuacja, w której pomysł wysłania wojska polskiego na Ukrainę, zdaniem, zdaniem Sikorskiego byłby możliwy. Tak przynajmniej wynika właśnie z tego, z tego fragmentu. No cóż, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, na pewno tego typu wypowiedzi Sikorskiego nie pomagają. Tutaj wprost Sikorski powiedział o tym, że wysadzenie Nord Stream 1 i Nord Stream 2 to jest jego zdaniem, cytat, świetna praca, i powiedział, że teraz już wiem, to jest cytat, teraz już wiemy, że Amerykanie wiedzieli o tym wcześniej i nie powstrzymali. Tego, koniec cytatu. Owszem, w mediach zachodnich, czy niemieckich, czy amerykańskich, czy Wall Street Journal, na przykład, pisał o tym, takie informacje się pojawiały, ale co innego, jeśli piszą to dziennikarze, co innego, jeśli mówi to szef dyplomacji. To niewątpliwie nie służy państwu polskiemu, jego wizerunkowi, takie eskalowanie napięcia. Pokazywanie, że Ukraina jest traktowana jako właśnie zderzak strategiczny, jest traktowana przedmiotowo, że jest rozbieżność interesów między tutaj także państwami, które wspierają Ukrainę, no. To, to nie, służy, nie służy tak naprawdę, tak jak powiedziałem, dobremu wizjonkowi państwa polskiego, ale to nie koniec tych kontrowersji związanych z działalnością Sikorskiego w, w msz polskim, ponieważ tuż po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, które odbyło się wczoraj 12 września w Warszawie, Sikorski pojechał na Ukrainę i na Ukrainie spotkał się, uwaga, z mehrem Lwowa Andrzejem Sadowym, Andrzej Sadowy, czy Andrzej Sadowy, jak kto woli, to jest człowiek, który zasłynął szeregiem absolutnie skandalicznych wypowiedzi gloryfikujących ludobójców, takich jak Stepan Bandera. To jest coś niewyobrażalnego, że minister Rzeczypospolitej Polskiej, że szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotyka się z człowiekiem, który wychwala zbrodniarza. Zbrodniarza Stepana Bandery, który mówi wprost o tym, że na przykładzie bandery wyrosło nowe pokolenie. To jest cytat z Andrieja Sado, Sadowego, który powiedział wprost, na, na, że na przykładzie Bandery wyrosło nowe pokolenie i powiedział to chełpiąc się, chwaląc się tym. I to jest, szanowni państwo, niewyobrażalne. W 1 stycznia 2023 roku w Lwowie odbyły się uroczystości upamiętniające 114. rocznicę urodzin tego zbrodniarza, tego ludobójcy Stepana Bandery, lidera organizacji ukraińskich nacjonalistów, współodpowiedzialnego za ukraińskie ludobójstwo dokonane na Polakach w okresie II wojny światowej. I tu musimy sobie zdawać sprawę, że te wypowiedzi w mediach społecznościowych Andrzeja Sadowego, nie spotkały się z potępieniem establishmentu Trzeciej Rzeczpospolitej. Przecież to, co pisał Sadowy, czyli to jest cytat, biografia Stepana Bandery to historia niezłomności. Jego Więzienia, obozy koncentracyjne, prześladowania to wszystko było w jego, w jego życiu, jednak nosił swoje przekonania z dumnie podniesioną głową. Na przykładzie Bandery wyrosło nowe pokolenie, które poszło na walkę z nową moskiewską hordą. Koniec, koniec cytatu. To jest absolutne zakłamywanie historii. To jest to, co się dzieje dzisiaj we Lwowie, stosunek do Polskich pamiątek do śladów polskości w tym mieście, stawianie, wystawienie pomnika, Zbrodniarzowi banderze, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest związane z postacią Andrzeja Sadowego, który ramię w ramię z Sikorskim paradował po ulicach Lwowa. No, jest to coś absolutnie nie niewyobrażalnego w sytuacji, kiedy, yy, kiedy są wstrzymane ekshumacje polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, a są cały czas kontynuowane ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu. Ogromny wstyd dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Od kilku tygodni na profilu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w serwisie X, czyli na dawnym Twitterze, pojawiają się dziwne tweety, dziwne wpisy, których autorzy czy autor. Próbuje bardzo mocno lansować propagandę spod znaku hasła, to jest cytat, to nasza wojna. Próbuje przekonywać, autor czy autorzy próbują przekonywać Polaków, że w interesie naszego kraju jest bezwarunkowe wspieranie Ukrainy, takie jak dotychczas, a każdy, kto mówi inaczej, kto lansuje chociażby hasło, to nie nasza wojna. O, już jest bardzo mocno podejrzany. Możemy przeczytać takie chociażby hasło: nie ulegaj narracji nowych. Ruchów i teorii nawołujących do wyłączenia Polski ze wsparcia na Ukrainie. To jest koniec cytatu. Te wpisy mają taki, powiedziałbym, pozór naukowości, eksperckości, rzekomego oparcia na twardych dowodach, źródłach. Natomiast to jest nic innego, jak wykazałem już w poprzednich odcinkach podcastu geopolitycznego, jak bardzo prymitywna propaganda polityczna i bardzo źle się dzieje, że sztab generalny Wojska Polskiego, najważniejsza instytucja, Instytucja planistyczna w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej bawi się po prostu w propagandę. To jest wylewanie dziecka z kąpielą. Nie od tego jest Sztab Generalny Wojska Polskiego. No cóż, skomentowałem już dwa wpisy tego typu na profilu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i pojawił się kolejny, trzeci, zatem pozwolę sobie go również skomentować. 9 września bieżącego roku pojawił się wpis zatytułowany Był Przeciek. Operacja Kilo o, brzmi bardzo poważnie. Wskazuje na jakieś dokumenty, które rzekomo miały wyciec, dokumenty w domyśle tajne, niejawne, pokazujące jakąś tajną operację dezinformacyjną, czy tajną operację inspiracyjną, czy generalnie z obszaru działań informacyjnych. No ale cóż, no, treść jest banalna, treść jest tak naprawdę trywialna. Można, może tutaj Państwu zacytuję fragment. Cytat: Nadrzędnym sposobem działania jest odwoływanie się do emocji zamiast do racjonalnego myślenia. Głównym mianownikiem jest strach, panika, horror. Działanie ma być systematyczne, ukierunkowane, aktywne, ofensywne. Koniec cytatu. No i tutaj możemy przeczytać, że celem Rzekomym, właśnie wymienianym w jakimś tajnym, niejawnym dokumencie rosyjskim, ma być tworzenie inspirowanych organizacji pozarządowych, ma być przemycana narracja sprzeczna z, z, z racją stanu danego państwa, i tak dalej, i tak dalej. Mają być wykorzystywane nowoczesne środki komunikowania zamiast przestarzałych portali, jakichś platform medialnych, na przykład platformy internetowe, social media, i tak dalej, i tak dalej. No ale gdyby tak naprawdę przyłożyć te kategorie, które tutaj sztab generalny wojska polskiego wymienia, czyli sianie strachu, paniki, wykorzystywanie organizacji pozarządowych, wykorzystywanie mediów społecznościowych, platform internetowych, to równie dobrze można to przenieść na propagandę sączoną przez Stany Zjednoczone, przez Wielką Brytanię, przez Polskę, przez Ukrainę. No, tak naprawdę wszystko to dzisiaj jest stosowane na całym świecie, przecież nie tylko przez Rosję. Zatem warto się przyjrzeć temu, na co tak naprawdę powołuje się Sztab Generalny. Co to jest ta operacja Kilo? Rzekoma operacja Kilo i rzekomy przeciek, wyciek jakichś niejawnych dokumentów. No cóż, Sztab Generalny Wojska Polskiego nie podaje źródła tych rewelacji, tych wszystkich swoich pseudo-odkryć. Natomiast wystarczy sięgnąć do, do, do źródła do internetu, żeby zobaczyć, jak bardzo wątpliwe, jak bardzo wątpliwe są to, są to źródła i pytanie, pytanie, czy nie jest tak, że część kilka tak naprawdę mediów zachodnich uległo jakiejś inspiracji i dezinformacji. Pytanie czy aby na pewno rosyjskiej. Oczywiście wiadomo, że dzisiaj to zafiksowanie. Mediów głównego nurtu w krajach kolektywnego zachodu jest bardzo silne na punkcie Rosji, rosyjskiego wywiadu i tak dalej, ale wiemy doskonale, że przecież inne wywiady wykorzystują to. Równie dobrze ta, ten przeciek mógł być inspiracją innego wywiadu. Zresztą spójrzmy na konkretne twarde dane. Te rewelacje o rzekomym wypłynięciu jakiegoś dokumentu niejawnego. Poufnego zostały ujawnione w lipcu bieżącego roku przez, przez The Insider i przez Der Spiegel, czyli odpowiednio media łotewskie i niemieckie. I tutaj pojawiły się takie informacje, które wskazują. Że w maju 2022 roku oficer służby wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej Michał Koliesow, poda poda podane jest imię jej nazwisko, miał samemu sobie wysłać e-mail, w którym załączy, do którego dołączył załącznik w postaci dokumentu WORD zatytułowanego Propaganda. Rozumiecie państwo, oficer. Wywiadu wysyła sam do siebie niezaszyfrowany mail, w którym, do którego załącza dokument w edytorze tekstu, w najbardziej popularnym edytorze tekstu, niezaszyfrowany, zatytułowany wprost propaganda. I to jest podstawa do tego, aby sądzić, że ktoś odkrył jakieś supertajne informacje na temat operacji rosyjskiego wywiadu. No przecież to jest absurd. To przecież to. To, się w ogóle, to jest tak dziwne. W dodatku sama, sama nazwa tej operacji, tam kryptonim, kilo, nawiązanie do kilofa, czy do aluzja jakaś do wojownika ciemnej, ciemnych mocy z Gwiezdnych Wojen, no, budzi tak naprawdę raczej uśmiech politowania niż, niż uznanie dla jakiegoś, powiedzmy, jakiegoś dziennikarskiego śledztwa. No przecież to jest niepoważne. No, a najbardziej niepoważne w tym wszystkim, i najbardziej niestety tragiczne w tym wszystkim jest to, że Sztab Generalny Wojska Polskiego uczestniczy w tego typu po prostu bardzo, ale to bardzo niepoważnych działaniach. Dziękuję Państwu za uwagę.